Dzień dobry wszystkim, tutaj Kapelusznik. I w sumie nie wiem co powiedzieć, zostawcie suba i lajka, w drodze dwa spin-offy i zaczynamy. Rozdział zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Czyli Luffy przechwytuje Bonnie. Niestety Gumiak, ona i Chopper odlatują w siną dal. A resztę załogi próbuje zaatakować gigantyczny rekin. Statek zrobił unik przed zjedzeniem, a Zoro zauważa, iż owy rekin jest z metalu. Wcześniej wspomniana trójka wpada do wody. Injibe pędzi im na ratunek. Franky zaś używa króliczego napędu w celu ucieczki. Lecz rekin wystrzeliwuje torpedy, które trafiają w statek słomianych, powodując chaos w szeregach. Jinbe sukcesywnie przechwytuje tonącą trójkę. Tymczasem rekin chce wystrzelić w ryboludzia laserem. Mamy popis fantastycznego doświadczenia Jinbe. Podejmuje błyskawiczną decyzję, by wszyscy przy nim jednocześnie wstrzymali oddech, by się zanurzyć, robiąc jednocześnie unik. Przy okazji oddalają się od reszty. Aczkolwiek pojawia się gigantyczny robot, który rozpoczyna walkę z rekinem. Warto zauważyć, że rekin ma numer 3 na płetwie, a robot posiada numer 12 na barku. Przy czym rekin Frankiego też posiada numer 3. Według mnie Franki mógł się po prostu inspirować starymi projektami Vegapunka, gdy przebywał w jego dawnym laboratorium przez 2 lata. Przechodzimy do marynarki, a dokładnie do bazy G14, w pobliżu wyspy doktora Vegapunka. I wspominam o tym dlatego, że Vegapunk posiada własną ochronę, na której czele stoi Sentomaru. Mimo tego, jak dostrzegamy, marynarka lubi dmuchać na zimne i w okolicy posiada większe siły w razie jakby co. No dobra, ale widzimy Tashigi i dzieci z Punk Hazard, które zdaje się są szczęśliwe, najedzone oraz dobrze ubrane. Nic już chyba im nie dolega. Jednak skoro jest tutaj Tashigi, to oznacza, że Smoker też zapewne się kręci w pobliżu. Natomiast debiutuje nowy wiceadmirał Doll i wygląda ona jakby się urwała z załogi Kida. Taki punkowy styl. Gdyby okazała się jego szpiegiem, to gratulacje dla złomiarza za taktyczne myślenie do przodu. I pyta ona Tashigi o Helmeppo, a ona odpowiada, iż to najlepszy przyjaciel Kobiego. Kolejno przeskakujemy do wcześniej wspomnianego i mamy też następną nową postać. Hibari. Oboje należą do Swordu i proszą o udzielenie pomocy Kobiemu w celu udania się na wyspę piratów należącą do Czarnobrodego. Według mnie Hibari może nawet coś czuć do Kobiego, gdyż mówi, ile to kapitan dla niej nie zrobił. Jednak to tylko moje małe przypuszczenie. Proszonym o pomoc jest Prince Grus, albo Gras, nie mam pojęcia, poprawcie mnie w komentarzach. Także członek Swordu i co jeśli wam powiem, że już debiutował wcześniej w mandze. Widzieliśmy go w historyjce okładkowej Bege. Mam nadzieję, że chociaż to dobrze powiedziałem. I dobra, odmawia on udzielenia pomocy, na co Helmeppo chce użycia Serafinów. A Prince tym bardziej odmawia, dodając, iż nadal nie mogą się skontaktować z Drake'em, więc nie mogą nic zrobić. Idziemy do oddzielonej części załogi. Bonnie mówi, że jest zdziwiona tym, iż Luffy jej nie kojarzy. Dopowiada również o wspólnym zjawieniu się na Shabondi oraz byciu częścią najgorszej generacji, co czyni ich wrogami. Mimo tego podziękowała mu za pomoc. Jednakże jest zaskoczona, że ktoś taki jak on może być imperatorem mórz. Potem pyta Gumiaka o kolor włosów, gdyż na jego liście gończym są białe. Na to Luffy odpowiada, że serce mu musi grać w odpowiednim rytmie oraz wtedy czuje się wolny. Cokolwiek by to nie znaczyło. Pewnie chodzi o to, że serce mu musi grać w rytmie bębnów wolności. Tak to słomiany może rozumieć. Co swoją drogą jest chyba potwierdzeniem, że trybu 5 Luffy nie może odpalić na zawołanie.
Jimbe pyta Bonnie o jej statek oraz załogę, ale ta odpowiada, iż przypłynęła sama, a statek zjadł jej rekin, czyli w sumie gdzieś tam w świecie jej załoga się ukrywa. Luffy i Chopper chcą coś zjeść, Bonnie zaczyna gadać, że to jest rządowa wyspa o nazwie Egghead, która technologicznie jest 500 lat do przodu i znajduje się tutaj główne laboratorium doktora Vegapunka. Dobra, wracamy do Sunny i wielki robot uratował załogę słomianych kapeluszy. A z robota wychodzi kobieta w kombinezonie. Mówi, że wydała polecenie rekinowi, chyba chodzi o wycofanie się. Następnie dodaje, iż nie trzymał się on prawidłowych poleceń i próbował zjadać statki, więc musi go przeprogramować. Owa kobieta wskazuje, że wie, z kim ma do czynienia, czyli z piratami, i wyjawia, że pracuje dla rządu oraz przedstawia się jako doktor Vegapunk. Tym zamykamy rozdział. Rozdział omówiony, to czas na przemyślenia. I teraz pytanie, czym jest dr Vegapunk? Green Bull wyraźnie o nim mówił jako o starszym panie. Nawet Vegapunk miał do powiedzenia jedno zdanie w retrosach Caesara na Punk Hazard. Więc tak, doktorek ma już przypisanego seju. Jest to męski aktor. W takim razie o co tutaj chodzi? Zauważmy, że na kobiecie z rozdziału jest numer 2. Zatem może być to robot lub cyborg kontrolowany przez prawdziwego Vegapunka. Albo to jest osoba z nim spokrewniona. Nie można też wykluczyć klona albo przeniesionej osobowości ze starego ciała do nowego. Bo przykładowo, Vegapunk mógł już powoli umierać, także doktor zdecydował się przenieść swoją świadomość do nowego, młodego ciała. Generalnie wariantów jest miliony i trzeba czekać na odpowiedź. Dyskutowałem również nad opcją, że Vegapunk to może być tytuł i po prostu co X lat rząd zmienia sobie głównego naukowca. Albo Vegapunk to sztuczna inteligencja kontrolująca wiele ciał naraz. Jak mówię, każda teoria na tę chwilę jest prawidłowa. Kolejnym przemyśleniem będą palmy. Tak, palmy. Spójrzcie na fragment tego kadru. I nie widzimy tu śniegu jak w innej części wyspy, a gdy słomiani płynęli w tym kierunku, natknęli się na wrzącą wodę. Czyżby dr Vegapunk kontrolował pogodę? Pragnę przypomnieć w tym miejscu wątek Dance Powder z Alabasty, który wymuszał stworzenie deszczu z niegotowych chmur i dlatego rząd zakazał jego używania. Ale samemu prawdopodobnie na kontrolowanie pogody już sobie pozwalają. Oj, coś tutaj wielkiego może się w przyszłości zadziać. Tutaj natomiast mamy screen z One Piece Polska. Polecam sobie teraz zatrzymać film i przeczytać. Podziękujmy przede wszystkim Kirze, pani administrator, za wyłapanie ciekawostki i kolejnego hintu, że Kuma jest ojcem Bonnie. Serio, zdziwi mnie Oda, jeżeli ona nie jest jego córką, bo żoną raczej wątpię. Na koniec ciekawostka odnośnie Hibari, wyłapana przez Sandmana. Używa niby dialektu Hiroshimy, używanego również przez Akainu. Więc jak połączymy kropki, to może się okazać, iż ona jest z nim spokrewniona. A jak pójdziemy dalej, serio założymy miłość między tą dwójką, to Akainu dorobił się niezłego zięcia. Tego, który próbował go powstrzymać na wojnie. Czy to przypadek, że Kobe został wysłany do złapania Hancock? Czyżby Akainu spodziewał się porażki wysłanej tam kompanii? No cóż, zobaczymy. No i to by było na tyle. Rozdział taki przejściowy, 7 na 10 wydaje się oceną adekwatną. Ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co sądzicie o tym rozdziale w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.